Udało się urzędnikom i urzędowi już zadomowić w nowej siedzibie? Myślę, że tak, Szanowni Państwo, ponieważ tak naprawdę miejsca tutaj mamy teraz pod dostatkiem. Jest tak, jak powinno było być od początku. I cieszę się, że udało mi się za pomocą swoich decyzji i współpracowników pomieścić tu i Urząd Gminy, i Zespół Obsługi Szkół, i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Co się zmieniło? Poprawił się komfort pracy? Coś za tym poszło? To chyba widać. Przede wszystkim ludzie pracują w warunkach godziwych i takich, jak naprawdę powinny być w Unii Europejskiej. Udało mi się przeprojektować, bo dwa piętra były skończone, kiedy zostałem wójtem, dwa kolejne udało mi się przeprojektować w taki sposób, by pomieścić wszystkie te instytucje. A myślę, że w tej chwili komfort pracy znacząco wzrósł. To widać zresztą we wszystkich pomieszczeniach. A sama płynność pracy przebiega bez zakłóceń? Znaczy, na początku było trudno, ponieważ często stawia mi się zarzut, że powołałem do życia sześciu naczelników, ale ci sześciu naczelników to są pracownicy urzędu, którzy po prostu zostali posegregowani w wydziały, nie są to nowi ludzie, tylko pracownicy urzędu i pilnują po kilku ludzi, mają pod sobą, bo ja uważam, że władzą trzeba się dzielić, to jest raz, a żeby zarządzać tak dużą organizacją, jaka jest gmina, samemu nie da się tego robić i trzeba umieć dać prerogatywy swoim pracownikom. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.